Wstęp jak prawdziwy youtuber. Sponsorem kanału jest Superbet, legalny bookmacher ze specjalną ofertą dla widzów mojego kanału. Sprawdź szczegóły w opisie, polecam. No dobra, mówiłem i cały czas to podtrzymuję, że w tym roku chciałbym tworzyć dla was więcej merytorycznego kontentu, więcej poradników, więcej informacji o tym, jak stawać się lepszym graczem, ale takiego filmu, jaki sam los mi przyniósł, nie mogłem po prostu odpuścić, ponieważ w ostatnią niedzielę zdarzyło się coś naprawdę, naprawdę niesamowitego. Zacznijmy od samego początku, a więc od rana, w którym to gdzieś tam miałem jakieś paczki za wyzwania. Dosyć proste, trzeba było wygrać 4 spotkania, odbierało się różne paczki, plus na sam koniec za wykonanie całej grupy paczkę za 50 tysięcy. Usiadłem sobie przed konsolą i wraz z dziewczyną otwierałem te paczki na zmiany, patrząc na to, kto będzie miał wyższy overall, mimo tego, że same paczki nie były fenomenalne. Natomiast później zdarzyło się to. No i Tom, ty otwórz, a ostatnią jakoś zobaczymy. Ekrany? Okej, One Bisaka. No nie, zrobiłem takie wow, bo myślałem, że to będzie Walker. To jest trochę inny zawodnik. No One Bisaka kojarzysz, bo grałem nim w tamtym roku. Dlatego możesz nazwisko kojarzyć. Dobra, to chodź, Tom, otworzymy razem. Naciśnij po prostu na mój palet, tak jakby. No, dobra. I zobaczymy, może tutaj coś pad? Ej, to jest Hero w ogóle! O nie, to jest Milito! O nie! Dlaczego ze wszystkich Hero akurat on? To jest taka słabsza ikona jakby. Ale jego Milito, no fajnie, bo jeszcze tej karty w ogóle nie trafiłem, tylko że ja nim grałem tydzień temu i jakby to jest najmniej ciekawa dla mnie karta Hero, bo jest tragiczny, w sensie no grałem nim w tamtym tygodniu i nie grało mi się za dobrze, chociaż parę bramek strzelił. Zobaczmy może, o jeszcze Kevin De Bruyne obok niego, to w ogóle Fabinho jeszcze z tyłu, ale De Bruyne, ile on kosztuje w tym momencie? Kevin, 100 chłop jeszcze kosztuje, ej, to jest naprawdę dobra paczka. I powiecie mi, kinetyk Diego Milito to nie jest fenomenalny traf, a ja się z wami zgodzę i właśnie dlatego się nim jakoś bardzo nie chwaliłem, no bo stwierdziłem, że co to tak naprawdę za traf, co prawda fajnie, bo ta karta trochę warta, natomiast niewymienny, ja już go testowałem, dla mnie mały hype to już ten Kevin De Bruyne robił znacznie większą robotę w tej paczce, ale dograłem Food Champions, otworzyłem nagrody za drugą rangę, z której nie byłem zbyt zadowolony, bo powiem szczerze, że bardzo ciężko grało mi się w ten weekend, moja gra nie do końca wyglądała tak, jakbym chciał, no i później na odkucie wieczorem zagrałem od razu eliminację do kolejnej ligi weekendowej, które również nie były dla mnie najlepsze. Wbiłem swój najgorszy bilans, którym jest 6-3. Było 5-3, ale po prostu chciałem oddać wina, a ktoś zdążył to zrobić zamiast mnie. Także po prostu skończyłem to na 6-3. I powiem wam szczerze, że było warto. Było warto zagrać właśnie te kwalifikacje w niedzielę wieczorem, bo dzięki temu dostaliśmy paczki, a w paczkach... O! I Di Natale! Di Natale! Vamos! No nareszcie, vamos! Ja pierdzielę! Nareszcie oddało! Jeju, Di Natale! No ho, ho, no tak, no bij te pokłony! Dobrze, 1 000 000 monet przynajmniej! Ja pierdzielę! Ale było dzisiaj jeden... Happy end, ale było dzisiaj zdenerwowania na tą gierę. A więc nie mogłem zrobić nic innego jak skład z tymi dwoma panami na napadzie, więc Antonio Di Natale oraz Diego Milito w tej 11, dodatkowo zespół uzupełniony dosyć OP kartami z ligi włoskiej. Mamy tutaj Andersona, którego kiedyś sobie kupiłem, Pedro, który generalnie został przeze mnie zrobiony, bo miałem za dużo duplikatów, no tak naprawdę jedynie z ligi włoskiej nie jest już Gigi Donnarumma, on tutaj na 8 punktach zgrania, reszta na zgraniu pełnym, także składzik wygląda średnio, nie będę mówił, że jakoś bardzo dobrze, ale myślę, że wystarczająco. Zagramy sobie oczywiście w formacji 4-3-2-1 na mojej taktyce, o której zresztą ostatnio zrobiło się dosyć głośno, także mi jest bardzo miło, fajnie, że wam ona pasuje. Tak będzie wyglądała ta drużyna w samym meczu. A będzie o co walczyć, ponieważ jak widzicie jesteśmy tak naprawdę u bram ligi elitarnej, także jestem bardzo blisko do tego, żeby do tej ligi elitarnej dołączyć. Bardzo mnie to cieszy, bo nie... musiałem grać jakoś bardzo dużo meczów. Tutaj już widzicie, że ten milestone osiągnięty, natomiast on został osiągnięty niedawno. Ja mam teraz zagrane jakieś 93, może 94 spotkania w Division Rivals, dlatego uważam, że naprawdę dosyć szybko udało mi się dojść do tego poziomu, no ale oczywiście trzeba jeszcze ten ostatni krok postawić i kto wie, czy pierwszy taki tip-top, taki drobny kroczek nie będzie już w tym odcinku.
Zobaczmy natomiast, jaki skład będzie miał mój rywal i mamy tutaj do czynienia z połączeniem ligi hiszpańskiej, ligi angielskiej. Widziałem tam Varana, RTG, czyli Road to Glory, także może być bardzo ciężko, jeżeli gość zdobył taki skład grając bez żadnych FIFA Points, chociaż no wiadomo, nie jest w tej grze to z jednej strony ciężkie, z drugiej nie jest to też takie proste, no nie ma jakichś ultra nazwisk w tym zespole. U mnie jest zdecydowanie mocniej, u mnie jest Di Natale, u mnie jest Diego Milito, no i zobaczymy, jak mi się będzie grało. Wprowadzam taką małą zasadę, moi drodzy, że na razie gramy tą jedenastką do przerwy przynajmniej, natomiast zobaczymy, jeżeli w przerwie będzie mi się źle grało którymś z zawodników, no to po prostu zrobię jakieś zmiany. Na razie widzieliśmy przed sekundą pierwszy kontakt z piłką Diego Milito, później Kessi, no i niestety piłka dla rywala. No a jeżeli chodzi o Milito, no to my graliśmy już tą kartą. Ja generalnie rzecz biorąc Argentyńczyka znam bardzo dobrze, ponieważ rozegraliśmy poprzednie Food Champions całe właśnie włoską ligą. Mam nadzieję, że byliście na streamach, to widzieliście, ale teraz poczekajcie, bo była fantastyczna sytuacja, aby Antonio Di Natale wpisał się tutaj na listę strzelców. Szkoda, że nie wyszło mi precyzyjne wykończenie. Natomiast kończąc poprzedni wątek, mam nadzieję, że na tym streamie byliście. Pamiętajcie, że teraz naprawdę testujemy masę kart FIFA, a co stream tak naprawdę gram innym składem, także wbijajcie na te strumyki, bo dzieje się naprawdę dużo. A teraz kolejna sytuacja, za chwilkę z rzutu rożnego dla rywala, chyba teraz jakoś inaczej rozgrywany ten stały fragment gry, no ale to nie zagroziło aż tak bramce. A też kontynuując wątek o Diego Milito, mam wrażenie, że jest to karta, która niestety nie wpasowała się za bardzo w metę gry, że gość jest trochę klocowaty, no i szkoda, że brakuje mu tej czwartej gwiazdki sztuczek, albo ewentualnie może jakieś, nie wiem, piątej gwiazdki słabszej nogi, żeby mieć się po prostu na czym oprzeć w przypadku Argentyńczyka. Tutaj ani to tempo nie jest wybitne, ani tych gwiazdek nie ma, no jedyne co mogę powiedzieć to to, że ma całkiem niezłe strzały, ale teraz zobaczmy, Felipe Anderson, może uda mi się zagrać właśnie do Diego Milito, może uda mi się nim odwrócić, no nie uda mi się, no bo właśnie jest trochę klocowaty. Teraz Di Natale ponownie przy piłce, Antonio Di Natale, zobaczmy, jak on się porusza z tą futbolówką. No zobaczcie, fajnie radzi sobie tutaj z obrońcą Di Natale, jeszcze się wykręca. No i naprawdę powiem wam szczerze, że tak, no teraz akurat beznadziejne podanie Hapsa, ale od karty wartej 700 monet nie mogę wymagać aż tak dużo. Teraz zobaczmy, bo rywal ma jeszcze kontrę. A szybciutko mówiąc o moich odczuciach, dobrze, Haps teraz się wrócił. To Di Natale z piłką przy nodze jest chyba najlepszą kartą, mówię to oczywiście po 30 minutach wirtualnej gry nim, także to jeszcze nie jest jakaś wielka recenzja. Więcej o tej karcie porozmawiamy sobie prawdopodobnie podczas weekendowych streamów, natomiast no popatrzcie, no z piłką przy nodze on naprawdę jest w stanie robić wszystko i na ten moment jest po prostu najlepszą kartą, którą grałem właśnie w tym zakresie. A teraz zobaczmy, ta piłka przeszła Heung-min Son i to musi być bramka dla mojego oponenta. 1-0, 35 minuta, zasłużył na tego gola, grał lepiej niż ja w tym spotkaniu do tego momentu. No i ja już wiem, że w przerwie jakieś zmiany będę musiał zrobić, bo nie do końca ta drużyna tak, no tak działa, jakbym chciał. Ale mam nadzieję, że przed przerwą może nam się jeszcze coś tutaj uda. Antonio Di Natale w polu karnym, Di Natale, Di Natale i co? No i strata, myślałem, że będzie faulowany. Milito do Di Natale, Di Natale znowu z piłką przy nodze, robi naprawdę fantastyczne ruchy, oddaje do Andersona, no i tutaj już troszeczkę ta akcja zwalnia, ale może, no nie, nie wyszło, ale kurczę, no będę to powtarzał. Uważam, to jest taki przeskok między średnimi zawodnikami a zawodnikiem absolutnie topowym. To, jak Di Natale zachowuje się z piłką przy nodze, jest absolutnie fenomenalne i jestem ciekawy, co by się działo w drużynie, jakby połączyć go na przykład z takim Leo Messim. Natomiast no to może się przekonamy w przyszłości. A teraz Milito, ale zabrakło tutaj troszeczkę takiego wykręcenia się. Pedro jeszcze zagrywa właśnie do Milito, Milito do Pedro, ten oddaje do Kessiego, Kessi zabawił się w polu karnym, Kessi strzelił i mamy, moi drodzy, 1-1, 45 minuta i Iworyjczyk ładuje piłkę do siatki. No i powiem szczerze, jestem zaskoczony, ale teraz może jeszcze się uda jakiś tutaj strzał z przypadku. Niestety nie, sędzia zakończył
skończoną pierwszą połowę spotkania. Wynik niezasłużony, rywal był lepszy i rywal tutaj na jednobramkowe prowadzenie zasłużył. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w statystykach, może nawet na dwóch, aczkolwiek ja uważam z przebiegu meczu, że ta jedna bramka przewagi byłaby dla niego zasłużona, ale Frank Kessie pokazał w ostatniej akcji tak naprawdę meczu, że on ma wykończenie, on potrafi zabawić się w polu karnym rywala, dzięki czemu remisujemy. No, oczekiwane bramki teoretycznie 2-0 powinno być, ale tego nie ma. No i tak, jeżeli chodzi o zmiany, to na pewno potrzebuje kogoś z przodu. Myślę, że Lozano będzie taką najbardziej naturalną opcją, skoro tutaj mówimy o lidze włoskiej, to dlaczego nie? No i zdejmę też Tonaliego, no Kessie musi zostać po tym, co zrobił, tylko przejdzie na takiego defensywnego pomocnika i wejdzie Fekir, aby może jeszcze dać trochę więcej z przodu. Di Natale znowu z piłką przy nodze zagrywa do Fekira, Nabil Fekir, ale ciężko będzie tutaj znaleźć miejsce na uderzenie z lewej nogi. Fekir, szkoda, próbowałem to jeszcze wrzucić. No, na pewno Nabilem będziemy szukać tych strzałów z dystansu, bo powiem wam szczerze, że uważam też, skoro już wypowiadam się na tym odcinku o paru kartach, powiedziałem co nieco Di Natale o Milito, to chciałbym też tutaj wspomnieć o właśnie Nabilu Fekirze, ponieważ uważam, że jest to karta, która w moich składach, w momencie kiedy się pojawia, strzela najwięcej takich niespodziewanych bramek. To znaczy jest to piłkarz, który z niczego potrafi zrobić gola. No zobaczmy w tym momencie, Nabil Fekir, to jest jego miejsce i Nabil Fekir strzela bramkę na 2-1. 57 minuta, to jest właśnie to, o czym mówiłem. Zejście na lewą nogę, strzał po długim, finezyjnie, nawet nie na zielonym, a i tak bramkarz został w tej sytuacji pokonany. No i dokładnie o tym mówiłem, moi drodzy. Nabil Fekir to jest taka karta, która z niczego potrafi gdzieś zrobić te 2-3 kontakty z piłką i później ostatecznie zmieścić ją w okienku bramki. 59 minuta, cały czas będziemy teraz na tablicy wyników mieć rezultat korzystny dla nas. No i miejmy nadzieję, że w tym meczu ten rezultat po prostu zachowamy. Oj, zobaczmy, bo to może być niebezpieczne. Nabil Fekir blisko mojego pola karnego. Jest tam zagranie do Llorente. Llorente zagrywa do Sona i to jest bramka na 2-2. Oj, rywal jeszcze zestopował. No szkoda, kurczę, bo dobrze nam szło. Zobaczmy, Anderson do Sterlinga. Sterling do Di Natale, Lloris broni tą piłkę, ajajaj, no było bliziutko, szkoda, ze Włoch nie ma tutaj swojej bramki w tym spotkaniu, bo było naprawdę, naprawdę blisko. Anderson, no i to będzie nasza już ostatnia akcja w tym spotkaniu. No chciałem powiedzieć, że już piłki nie oddamy, a tutaj od razu oddałem praktycznie futbolówkę, ale jeszcze jest przyjęcie, jeszcze Cuadrado, muszę zagrać taką daleką piłkę. Sędzia nie przerywa spotkania, może jakaś wrzutka, Kunde wybija i to będzie, moi drodzy, już ostatni, finalny gwizdek sędziego w tym spotkaniu. Remisujemy 2-2, a więc elitarna dywizja, jak była na dwa mecze odległa, tak jest dalej na dwa mecze odległa. No miejmy nadzieję, że niebawem do niej gdzieś zapukamy, do niej wbijemy. Po tym meczu mogę wprost powiedzieć, że Milito no nie jest moją kartą marzeń. Diego Milito jest piłkarzem, który jest trochę ociężały w tej FIFA i któremu zdecydowanie brakuje czwartej gwiazdki sztuczek. Mimo tego, że te sztuczki wcale nie są aż tak OP, to jednak gdzieś te braki faktycznie widać. Natomiast jeżeli chodzi o Antonio Di Natale, no to nim zagrałem tylko ten mecz, tylko te 92 minuty. Także tutaj, słuchajcie, jeszcze chciałbym 6-9 ocena, 6-2 jeżeli chodzi o Milito. Także no tak średnio wypadli ci panowie, ale na pewno Di Natale chciałbym jeszcze potestować, co będę robił na weekendowych streamach. Także dzisiejszy dzień zamykam fenomenalnie, bo dzisiaj zarobiłem około 2 miliona monet. Nie dość, że sprzedałem jakieś tam inwestycje, nie dość, że ci zawodnicy kosztowali sami około 1,5 miliona, których trafiłem, jeszcze nagrody za Food Champions. Także dzisiejszy dzień można powiedzieć, moi drodzy, że zamknąłem z bilansem 2 milionów końców na plusie. Także jestem mega, ale to mega zadowolony. Pytanie, jak uda mi się to zrobić w meczach piłkarskich, które podrzucam wam teraz, jak zawsze, mój kuponik na spotkania. Pełnoletnich widzów oczywiście zachęcam do obstawiania w Superbet. Jeżeli jeszcze konta nie macie, no to nic straconego, już teraz możecie założyć z linkiem w opisie, z kodem Kinetic20, zyskacie dodatkowe fajne bonusy, między innymi podwojenie waszego pierwszego depozytu, czy nawet pierwszy darmowy zakład za 20 zł. Także myślę, że naprawdę fajne sprawy, wszystko opisane jest poniżej, także zachęcam do zerknięcia. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że mnie nie zjecie w komentarzach za farta, którego jednak miałem, ale wreszcie oddało, bo powiedz,
powiedzmy sobie szczerze, że ja w tej FIFA do tej pory jeszcze nic nie trafiłem, zostawcie masę łapek w górę, subskrybujcie kanał, aby widzieć, jak Antonio Di Natale i spółka się rozwijają i w jaki sposób niszczą kolejnych rywali. Dzięki, tak jak już mówiłem, za oglądanie. Trzymajcie się, na razie i piona!